Moi drodzy, jesteśmy u Artura, standardowo na placu i spójrzcie, stoi nasza piękna maszyna, nasz Fiacik 127. No i co, Artur, to co pierwsze mi się rzuca w oczy, to widzę, że klin jest piękny, błyszczący, pachnący nowością, że tak powiem. I z przodu, i z tyłu. Jeden piesek został, więc widzę, że umowa dopełniona, zostaje jeden u Ciebie. No i ten klin, powiem Ci, fajnie wygląda, nie? Zrobiło to jakąś robotę, że auto nabrało. Na pewno trochę ładniej. No. Trochę ładniej to wygląda, no... Nie, no dużo ładniej, powiem Ci, dużo ładniej to wygląda i fajnie, że go wymieniłeś, cieszę się, że postanowiliśmy, że go wymieniamy. Tutaj Felix Przystojny w komentarzach pisał, żeby może go nie wymieniać, natomiast zdecydowaliśmy, że wymienimy. Ten oczywiście oryginalny gdzieś tam leży, już widzę na podłodze, więc go weźmiemy. Jak ktoś będzie sobie go chciał zachować, to sobie go weźmie, tak, jak nie, to wyrzucimy. Tak. No i tyle, nie? Natomiast tak jak mówię, no dla mnie to jest właśnie fajnie wyglądająca rzecz, że jest wymieniona i nie ma tej patynki. I Artur, tu masz tutaj co jeszcze tutaj robiłeś przy tym samochodzie, bo znaczy, zaczniemy od roboty silnika, było sporo, nie? Sporo. Zaczniemy od silnika. Silnik przeglądnięty, aparat zapłonowy przeglądnięty, zapłon ustawiony. Zawory ustawione, pokrywa zaworów na nowej uszczelce położona. Wszystkie filtry, olej w silniku wymienione. Gaźnik, zapłon wyregulowany. Skrzynia biegów, olej wymieniony. Sobie tutaj śmiało mów, a ja pójdę otworzyć maskę, bo słuchajcie, jesteś na mikrofonie, więc będę uszczelnienie, wszystko uszczelnienie półosi z lewej strony jest zrobione, z prawej strony jest dobre. Więc zostawiłem go, a okay. guma druga jest w bagażniku. Także jeżeli ktoś kiedyś będzie miał potrzebę wymienić, to po prostu ma już gotową część, a jest tamta, jest oryginalna, więc jest lepsza niż to, co dzisiaj te zamienniki, które są słabe. No to super, fajnie. Poza tym przewody zapłonowe są wymienione, płyn w chłodnicy jest świeży, akumulator nowy. No widzę właśnie, że jest akumulator. Ktoś się tam śmiał w komentarzach, że mówiłem, żeby kupić najtańszy, ale widzę, że Juasa to dobry całkiem, więc jest ok. I jeszcze coś o hamulcach mówiłeś, nie? Bo nie wiem, tak, czy teraz wspominałeś. Tak. No i powolutku idziemy dalej, więc no. Hamulce z przodu, tarcze, klocki założone nowe, z tyłu szczęki, cylinderki. Też są nowe, tył stał na dębowo, więc nie było tego hamulca, hamulc był taki gumowy, więc w tej chwili jest, działa i jest naprawdę fajny. Co prawda bez wspomagania, bo tu nie ma jeszcze serwa, ale reszta jest ok i działa. Amortyzatory z tyłu wymienione. A tak, no bo tutaj był ten problem z amortyzatorami. Powiem Wam od razu, że Artur się tutaj spisał na medal. Szukałem ich gdzieś we Włoszech nawet i tak dalej w różnych krajach. Natomiast co się okazało, to były gdzieś tutaj, nawet niedaleko chyba. I Artur je znalazł w fajnej cenie, więc tutaj jeszcze taki super plus z jego strony, że postarał się nam w tym pomóc. No i teraz amortyzatory są wymienione, co? Amortyzatory już nie mają prawa lać. Nie będą na pewno lały. Aczkolwiek... Nigdy nie mów nigdy. O, po jakimś czasie pewnie tak, nie? No. Natomiast wiesz, no są nowe, więc myślę, że będzie zostanie, okay. Zostanie chyba Tobie w tej chwili do zrobienia kwestia opon. Tak, kwestia opon, od razu jestem przy oponach, więc Wam pokażę. To jest opony, zapas, niestety. To jest zapas. A przełożyłeś zapas? Tak, no bo to już nie nadaje się, po prostu ucieka powietrze z niego całkiem, dobra. Więc nawet byłby problem, wiesz, no. Z jakąś jazdą próbną, czy coś w tym stylu. Okej, okay, rozumiem, czyli mamy teraz po prostu różną oponę z tyłu, tak, zostawioną, tak. A tutaj spójrzcie, te opony, które są w tym samochodzie nawet z przodu, no to one mają już widać swoje lata, też jakieś pęknięcia drobne po nich widać, więc jeszcze trzeba będzie właśnie zakupić nowe opony, no i je po prostu założyć tak, żebyście mogli nim bezpiecznie wracać do domu. No jakieś takie drobiazgi typu nieświecące lampa z tyłu, to jest zrobione. No po drodze takie te grubsze rzeczy, które wymagały jakiejś tam naprawy regulacji czy czegoś, są zrobione, więc myślę, że może stanąć znowu gdzieś u kogoś w kolekcji. No i fajnie, o to właśnie chodziło, żeby go przygotować. A naprawdę bardzo... Tak twoim okiem właśnie mechanika, bardzo fajne, bardzo fajne auto. Bardzo fajnie się prowadzi, jak na takiego klasyka. Godne polecenia, naprawdę. Będzie cieszyć kogoś, nie? No myślę, że ktoś, jeżeli go ktoś kupi, fajny samochód do jazdy nawet. Fajnie, kolejna udana realizacja, także co, nie pozostaje nic innego, jak wsiadać do auta i chyba odbyć jakąś jazdę próbną, co myślisz? Przejedziemy się, masz czas? Zapraszam. Fajnie, a jednak okazało się, jeszcze powiem Ci, odnośnie tej tabliczki, rozmawiałem z kolegą, który gdzieś tam ma więcej tych włoskich samochodów, tak. Marek, pozdrowienia dla Ciebie, że właśnie jest tam jakiś klub,
I auto jak jest w dobrym stanie, czy to po renowacji, czy też w stanie oryginalnym, to właśnie taką tabliczkę może uzyskać. Jest ona niejako potwierdzeniem, że auto jest w dobrym stanie. Znaczy, to jest coś możliwe na ten styl, co u nas jest od konserwatora zabytków wydana opinia, czy opinia rzeczoznawcy, że samochód jest unikatowy. Takie potwierdzenie stanu już na pierwszy rzut oka, nie? Bo jak mamy to zamontowane na samochodzie, no to po prostu widać, że on jest w fajnym stanie. A tutaj spójrzcie jeszcze u Artura, jeden maluszek, tam zobaczcie, Fiat duży na podnośniku, także coś się z tymi klasykami ruszyło. No i fajnie, że ludzie je remontują i nimi się cieszą. Także co, nie pozostaje nic innego, jak przekładam kamerę na głowę i wskakujemy do auta się przejechać. Opa! Wpuszczamy Artura. Fakturka jak zawsze przygotowana i palimy sprzęta. Troszkę sania może, bo jest zimny, ale powinien. Gdzie to sanie to ma? A, popatrzcie. Dobra, więc troszkę mu tutaj sania damy. Zobaczcie jak jest ciepło. 45 stopni. A na czarnej desce to... Tak, się odbija. Czy jak tu będzie wsteczny? O tak. Bez, ze wciskaniem czy bez wciskania? Chyba bez wciskania. Bez od siebie mocno. Powiem ci tak, no jeszcze czyszczenia nam sporo tu zostaje z nim. No tak, środek. Bo taki troszkę jest. Z zewnątrz by go przepolerować. Przepolerować jakąś powłokę dać, fajnie by było i wtedy będzie rewelacja. Nie? Ale fotele jakie fajne, wygodne, nie? Bardzo wygodne fotele. Takie kanapowe prawie. Standardowo sobie tu zrobimy krótką jazdę. Poczekaj, jak w nim się włącza światła? To jest ta bajka? Nie, ta druga. O tak, są chyba włączone. O tak, są włączone. Dobra. No dobra, zostawiamy na razie tak. Zaraz sobie zobaczymy, czy są włączone. Sanką łyżmy się zrzucimy na razie. Oczywiście na jakichś włoskich przedmieściach w latach 70, nie? Teraz jest, wiesz, w Warszawie szykuje się niedługo taki zlocik, jakoś w czerwcu. Klasyczne Nowe Włochy się nazywa. I planuję właśnie, że jeśli wytrzyma ten Fiat u mnie do tego czasu, no to chciałbym go wziąć i wiesz, się nim tam przejechać, nie? Ty, ale przyjemnie się nim jeździ. No bardzo fajnie. Jak wyczujesz jeszcze sprzęgło, żeby nim tak nie szarpać. Tak, no bo teraz oczywiście, no troszeczkę to szarpanie jest. Brakuje piątego biegu. No to na pewno, no, natomiast to nie jest jakiś tam demon szybkości. Naprawdę gdzieś na jakieś tego typu rzeczy. Tam do przodu gdzieś przejedziemy, czy nie? Dobra. Czyli standardowo. Powiedz sobie ten trójkąt. Robimy zawrotkę, poczekaj, tak sobie tu zawrócimy. O! Kurczę, panie, ale to jest rakieta! Ten chodzi, także spoko. Klakson, kurczę ty, ale fajne auto, powiem ci, mega się nim jeździ. No. Hamulanie jest, faktycznie tak jak mówiłeś, że ten... ten hamulec po prostu nie, bo on był taki, kurczę, taki gumowaty, nie? Tak, no zobacz. Nijaki zupełnie. Zobaczysz jak wyglądały tarcze, a no. Tym w ogóle nie hamował, bo cylinderki stały, więc to było takie same. To nawet nie był spowalniacz, tylko po prostu... Tutaj naprawdę fajnie to działa. Nie, no powiem ci, że ktoś będzie miał mega pożytek z tego samochodu, nie? No, naprawdę fajnie, wszystko działa. Wyjdę sobie maga. Jeszcze, zobaczę tylko, czy te światła, bo faktycznie jak gdyby się w tym miejscu włącza i czy one teraz są zaświecone. A tak, faktycznie, coś nam się tutaj żarzy, więc światła jak najbardziej są. Tak, to jest ok. Elegancko, jeszcze zobaczę. Ten drugi jest od podświetlenia, powinien być ten pierwszy w zasadzie, to powinien być od podświetlenia deski rozdzielczej. Aha. A ten trzeci jest od ogrzewania czelności. A go wiesz, był upalcowany taki przy wymianie tych klinów. Ja go tylko tak lekko szamponem umyłem, to no. On już inaczej wygląda, bo to było takie... Ale mimo wszystko skate. Spójrzcie jeszcze, moi drodzy, na to jak wygląda teraz ten lakier. On po prostu widać, że stał przez te 2-3 miesiące na zewnątrz, dlatego troszeczkę go przysuszyło. Ale zobaczycie sami, pokażę wam jak właśnie tutaj przyjdzie pasta polerska, porządna trzema i porządny pad. Przelecimy tutaj po tej masce, po dachu, po całym lakierze i on naprawdę zacznie się błyszczeć i pięknie wyglądać. Już teraz wygląda fajnie, a właśnie co dopiero jak go spolerujemy, to myślę, że będzie to naprawdę łakomy kąsek. Dzięki fajnie Artur za kolejną realizację. Oczywiście polecamy usługi, jak będziecie mieli jakiś starszy samochodzik, to przywoźcie. A choć jeszcze zobaczymy na te tarcze, bo mówiłeś, że były tak, dosyć mocno zniszczone. O, spójrzcie na to.
No powiem Ci, że lekki dramat. No, dlatego nie dzwoniłem, nawet nie pytałem, tylko po prostu je wymieniłem. No, to nie miało prawa hamować, że tak powiem. Wiesz, ktoś po prostu robi klasyka, to trzeba zrobić tak, żeby to miało ręce i nogi. A nie, tutaj no, tak, założone, a już nie wiem, gdzie są wrzucone, założone klocki z zewnątrz, ładne magnety Marelli, a od wewnątrz założony złom. Tak. No kurczę, no tak raczej się nie robi. No mega, mega kiepsko. No i tutaj macie, spójrzcie, te amorki, o których Wam mówiliśmy, cały ten jest zolejony, więc nie miało to też racji bytu w tym samochodzie. Fajnie, że udało się znaleźć, wymienić tu stary akumulator, także mamy wszystko. Dobra, Artur, lecę sobie tam, a ja będę ładował w takim razie auto i zaraz jeszcze wrócimy do gadki. Okej, okay, dzięki. A Ty sobie tam załatw swoje sprawy. Poprawiamy. Dobra i załadowana fura. No, moi drodzy, załadowana furka, także co, polecamy jak zawsze Arturka i lecimy dalej. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, jak Wam się podoba i przede wszystkim jak Wam się podoba z nowym klinem, bo myślę, że to najbardziej taka zmiana widoczna, oczywiście cała reszta no to mechanika. Lecimy dalej, pozdrowienia. W oczekiwaniu na opony możemy zająć się stroną wizualną samochodu i tak jak Wam mówiłem, trzeba go wypolerować, przepolerować, bo ten lakier jest wysuszony i nie błyszczy się tak jak powinien. Zobaczcie, dałem sobie tutaj taśmę taką malarską, żeby oddzielić stronę, którą będę polerował od tej, od której nie będę polerował, tak żeby po jej ściągnięciu była widoczna zmiana, bo chciałbym ją właśnie Wam zaobrazować. A tutaj spójrzcie, uszczelki, elementy gumowe, elementy plastikowe oklejacie sobie również taką taśmą, ponieważ w momencie, kiedy polerujecie taki samochód, najedziecie sobie padem polerskim na to, to później będzie Wam rozprowadzał ten brud, ten czarny nalot z takich uszczelek właśnie po lakierze i też właśnie zostawi Wam pastę na takiej uszczelce, taki biały ślad, a to jest później praktycznie nie do wyczyszczenia, więc będzie to brzydko wyglądać. Bierzemy się za polerowanie. No i spójrzcie, z pierwszego już mamy ten lakier ściągnięty. Czuć, że jest mięciutki. Bardzo ładnie ten brud nam się tutaj usuwa z niego. I tutaj zaznaczam od razu, że teraz nie robimy takiego typowego detailingu, gdzie skupiamy się na tym, żeby ten lakier dociąć jak najmocniej, żeby usunąć te rysy, które na nim występują. Zależy nam teraz tylko i wyłącznie na tym, żeby ściągnąć z tego lakieru brud, który się tutaj zgromadził przez ten okres, kiedy auto stało na zewnątrz i kiedy właśnie wysuszyło ten lakier, pokrywając go brudem. Więc ściągamy to po prostu, bo zwykłą gąbką, zwykłym szamponem jest to nie do ściągnięcia, natomiast właśnie tą polerką, tą pastą ładnie to schodzi. Spójrzcie również tutaj, pad już jest zielony, więc coś tam tego lakieru też ściągamy. No i zaczyna to nabierać wyglądu. Jeszcze raz to zrobimy, oczywiście wcześniej wyczyścimy sobie pada, jeszcze raz przepolerujemy i wtedy pokażę Wam, jak to już wychodzi. No i spójrzcie, mamy już zakończoną tą prawą stronę, więc teraz możemy podnieść sobie taśmę i pokażę Wam, jak to wygląda pod spodem. Taśma zeszła, no i tutaj ładnie widać teraz przejście między jedną stroną a drugą. Spójrzcie, ta jest zupełnie matowa, wyblakła, a tutaj mamy ten lakier już taki głęboki w miarę, więc jest ok. Oczywiście pamiętajcie, że jak robicie taką rzecz, to sprawdźcie sobie miernikiem, jaka jest grubość lakieru, ponieważ kiedy samochód jest stary, ma już swoje lata, to może się okazać, że był już tak dużo, tak wielokrotnie polerowany, że tutaj tego lakieru praktycznie jest minimalna ilość i przyłożycie pada i wyjdzie Wam podkład pod spodem, więc to sobie zawsze skontrolujcie, zanim zaczniecie coś takiego robić. Kiedy te wszystkie prace mamy już za sobą, to ostatnią rzeczą, którą chciałbym zrobić przy tym samochodzie, jest wymiana opon. Przyszły już do mnie nowe, więc bierzemy się do pracy.
No i co, moi drodzy, fura gotowa tak naprawdę, jak widzieliście, odebrana. Wszystko, co tam Artur zrobił, to wam opowiedział. Ja dodam od siebie, że tak jak widzieliście, został jeszcze spolerowany ten lakier. Zostały wymienione oczywiście opony na nowe. I jadę właśnie zatankować samochód, ponieważ jak widzicie, paliwa nie ma prawie w ogóle, więc ciekaw jestem, czy dojadę na stację. No i też zobaczymy, czy w ogóle wskaźnik się ruszy, bo może być tak, że ten wskaźnik jest jeszcze zepsuty, ale bądźmy dobrej myśli, że jak coś tam nalejemy do tego zbiornika, to ta wskazówka się ruszy. Termometr, jak widzicie, działa, mamy 24 stopnie aktualnie, a może i nawet troszkę więcej. Także to jest na plus. Klakson oczywiście jest sprawny. No i auto praktycznie gotowe do drogi. Tutaj zobaczcie światła, kierunkowskazy. To wszystko jest tutaj sprawne w tym samochodzie, więc jeśli ktoś chciałby sobie nim wrócić na kołach, no to jak najbardziej się da, moi drodzy, możecie wsiadać i się u nim przejechać. Aha, tu jest skrzynia czwórka, więc wyższego biegu już raczej w tym autku nie wrzucimy. Nie jest to na pewno demon szybkości na autostrady. Jak widzicie, mam tutaj 80 na blacie i silnik nam już chce spod tej maski wyskoczyć. No ale taki jest to właśnie samochód, silnik o pojemności 900 cm sześciennych. Daje jak najbardziej frajdę z jazdy, bardzo przyjemnie się nim jedzie. I mnie przynajmniej jak najbardziej taki samochód raduje. Także wjadę na stację, zatankuję maszynę, dam wam jeszcze znać, czy wskaźnik się podniósł. A potem przeniesiemy się na parking i pokażę wam z zewnątrz, jak ten samochód wygląda. Być może ktoś z was będzie zainteresowany zakupem. No i spójrzcie, wskaźnik się podniósł, mamy połowę zbiornika. Także żyć nie umierać, wskaźnik działa, jest sprawny, to jest bardzo dobra informacja. Również dla osoby, która ten samochód kupi, no bo coraz więcej rzeczy okazuje się, że w tym samochodzie działa. I to jest bardzo duży plus, bo jak wiecie, oczywiście tutaj dołożyliśmy wszelkich starań do tego, żeby ten samochód był sprawny i cieszył nowego właściciela. Natomiast auto jest z 75 roku, ma już prawie 50 lat i naprawdę ma prawo w nim coś nie działać, coś nie domagać, bo oczywiście nie jest to samochód nowy. I teraz próba przyspieszenia, 3, 4 i lecimy! Woo! Ale emocje! Dobra, nie rozpędzam się bardziej, bo to jest naprawdę emocjonująca rzecz. Słuchajcie, jechać tym samochodem 90 na godzinę. I strach nawet można by rzec. Także co, jadę na parking i widzimy się za chwilę. Przełączam kamerę i pokażę wam z zewnątrz, jak ten samochód się prezentuje. Przenosimy się więc na zewnątrz, gdzie będę chciał wam pokazać, jak ten samochód właśnie prezentuje się z jego zewnętrznej strony, z jego estetycznej strony, tak można by rzec. Chciałbym wam pokazać wszelkie jego mankamenty, które na nim tutaj występują, tak żeby nie było rozczarowania, kiedy ktoś przyjedzie lub kiedy komuś ten samochód pod dom podstawimy, bo oczywiście auto nie jest nowe, tak jak wspominałem, ma blisko 50 lat i jakieś tam mankamenty oczywiście na nim występują, czy też coś na przestrzeni lat tutaj było po prostu w nim poprawiane. No i tak zaczniemy sobie, spójrzcie, moi drodzy, tutaj od tej lewej jego strony. Przedni błotnik wygląda fajnie. Żadnych takich większych rys czy uszkodzeń, które warto byłoby wam pokazać, nie ma. Tutaj widać, że... Znaczy widać. Nie wiem, czy na kamerze będzie to widać, natomiast jeśli ktoś widzi więcej barw niż przeciętnie, to dostrzeże, że jest tutaj delikatna wpyłka zrobiona na rancie tego błotnika na dole. I po prostu ten odcień lekko się różni, jeśli się mocno przyglądniemy.
Natomiast dalsza część progu wygląda bardzo dobrze, niczego tutaj nie ma. Drzwi od spodu również wyglądają fajnie. Drzwi jako tako, takich większych rys czy uszkodzeń nie mają. Tutaj jest jakaś taka drobna zaprawka, spójrzcie sobie w tym punkcie. Natomiast jest ona niewielka, klamka jest ok. Lusterko jeszcze Wam pokażę, jak wygląda, spójrzcie sobie z bliska. Wygląda bardzo fajnie i prezentuje się również ok. Te ramki tutaj naokoło szyby są bardzo ładne. Tutaj klin w tej uszczelce jest oryginalny, więc jego nie wymienialiśmy. Prezentuje się całkiem, bym powiedział, ok. No i tutaj spójrzcie, lewa strona samochodu. Nie ma żadnych wgnieceń, żadnych większych rys, więc wygląda bardzo dobrze. Tutaj korek również prezentuje się ok. No i te listewki, słuchajcie, na rancie dachu zostały przez nas wymienione. Są ładne, chromowane. Te oryginalne również posiadamy do samochodu i je dokładam, natomiast one były delikatnie zniszczone. No i spójrzcie sobie teraz na felgi. Widać, że felgi były jakiś czas temu lakierowane, są polakierowane proszkowo, ładnie jest to zrobione, dekielki są w ładnym stanie. No i oczywiście nowe opony, o których Wam wspominałem, Dębica Passio, rocznik 23. Również ta opona tutaj lewa jest nowa. Felga tutaj również wygląda całkiem ok. I rzut oka jeszcze na nadkole tutaj wewnątrz, które jest w kolorze. Widać, że ktoś je kiedyś polakierował od spodu, te nadkola. No i przechodzimy sobie na tylną klapę, spójrzcie. Tutaj już jeśli chodzi o klin uszczelki, to został on wymieniony przez nas. Pozdrawiam Feliksa, który doradzał, żeby tego nie robić. Natomiast no, zdecydowaliśmy, że jednak będzie to lepiej wyglądać. Oczywiście oryginalny klin tutaj zgodnie z jego zaleceniami zostaje. Tutaj zobaczcie, znaczek wygląda całkiem ok. Tak prezentują się lampy, tak prezentują się zderzaki. Jeszcze mogę Wam zrobić rzut oka pod spód samochodu. Wydech jeszcze z metką. Pewnie był niedawno wymieniany. No i słuchajcie, prawa strona samochodu. Spójrzcie, tak wygląda z daleka. Tutaj jeśli ktoś widzi znowu te barwy, to jest odcięcie. Widać, że ten dół błotnika był lakierowany. Jest to zrobione całkiem fajnie. Nie rzuca się to w oczy. Więc myślę, że jest ok. Tutaj w tej szybie również klin jest, zobaczcie, oryginalny. No i prawe drzwi w tym miejscu mają takie delikatne odrapanie. Listewki po obu stronach są bardzo ładne. Tutaj również felga jest ok. Rzut oka na nadkole od spodu wygląda całkiem ładnie. Spójrzcie sobie jeszcze na dół progu. No i tutaj analogicznie, słuchajcie, jak do tamtej strony. Widać, że była też robiona wpyłka na tym łączeniu. Tutaj wygląda to w sposób następujący, więc możecie sobie zobaczyć sami, czy Wam to odpowiada, czy też nie. I tutaj również była na tym rancie wpyłka. Widać, że nawet tutaj lekko odchodzi lakier, więc to również chciałem Wam pokazać. Od przodu samochód wygląda w sposób, jak się prezentuje, zobaczcie. Zderzak bardzo ładny, bez większych uszkodzeń. Grill również bez pęknięć, w bardzo ładnym stanie. Tutaj spójrzcie, drobna zapraweczka w tym miejscu na masce. Maska wygląda całkiem ok, tutaj nie ma żadnych rzeczy, do których można byłoby się przyczepić. Również klin w przedniej uszczelce został wymieniony. I tak się prezentuje. No i do dachu, zobaczcie, tak wygląda lakier, bez uszkodzeń, bez rys. Także myślę, że jest ok. No i tutaj na tym błotniku spójrzcie, na łączeniu chciałem Wam pokazać, lekko puchnie lakier, więc nazwijmy to rzecz po imieniu. No jest tu po prostu taki purchel. Gdybym tutaj pewnie mocniej dotknął paznokciem czy jakimś, nie wiem, śrubokrętem zaczął grzebać, no to pewnie by tutaj zszedł ten lakier, ale oczywiście nie będę tego robił, żeby nie powiększać tego uszkodzenia. Myślę, że jak będzie stało auto w garażu, to to jeszcze przez długi, długi czas nie wyjdzie. Przejdziemy sobie jeszcze do wnętrza. Spójrzcie, lewy boczek bardzo ładny, bez uszkodzeń. Spójrzcie na podsufitkę. Bardzo ładnie wygląda tylna kanapa. Powiem Wam, że jest lekko wyblakła, natomiast jest oryginalna i to jest duży plus. Bardzo ładnie w mojej ocenie wygląda. Nie ma się co czepiać. Auto ma prawie 50 lat, więc naprawdę jest ok jak na ten wiek. Tutaj tak wyglądają boczki. No i tutaj ten mankament, o którym już widzieliście we wcześniejszych moich filmach. Lewy fotel ma pęknięcia na tym skaju, więc trzeba byłoby to, nie wiem, wymienić, założyć jakieś pokrowce. Można tutaj robić cuda. Na razie chcemy sprzedawać ten samochód tak jak stoi, a przyszły klient sobie zdecyduje, co z tym zrobić i czy ewentualnie robić. Kierownica bardzo ładna. Spójrzcie na fakturkę.
Wszystko jest tutaj ok, jeśli chodzi o nią. Gałka od biegów. Widać już po niej bieg. Ma takie delikatne pęknięcia od słońca. Natomiast deska rozdzielcza nie jest popękana, jest w bardzo dobrym stanie. I to jest duży plus. Przebieg 91 tysięcy km. Tak wyglądają tutaj przełączniki. Pedała. Spójrzcie sobie jeszcze na wnęki. Zaraz przejdziemy z drugiej strony. Pokażę wam boczek od strony pasażera. Jeszcze tutaj spójrzcie na próg. Mamy tutaj boczek prawy. Wnęka przy drzwiach. No i tutaj ta listwa ozdobna na desce rozdzielczej. Bardzo ładnie się prezentuje. Ten fotel, spójrzcie, jest w pięknym stanie. Więc może wystarczyłoby właśnie po prostu założyć z drugiej strony kawałek nowego Skyu. Przez tapicera na pewno różniłby się delikatnie kolorystycznie, no ale wyglądałby ładnie, jeśli chodzi o techniczną stronę, czyli nie byłby po prostu potargany. Przejdziemy jeszcze do bagażnika. Tak wygląda maska. Pokrywa bagażnika, w zasadzie klapa. Spójrzcie na pieska z kiwającą głową. Działa. Tutaj w bagażniku, słuchajcie, jest taka zielona mata, ktoś sobie dociął. Są oczywiście oryginalne klucze, jest trójkąt, są żaróweczki jakieś w zapasie. No i tutaj mamy oryginalną matę pod spodem. I rzućcie sobie jeszcze okiem na blachę pod tą matą. Wszystko tutaj wygląda zdrowo, nie ma żadnej korozji tutaj od tej strony, więc jest ok. No i teraz nie pozostaje nic innego, jak pokazać wam jeszcze silnik. Więc podnosimy przednią maskę i spójrzcie, jak to tutaj się prezentuje. Oczywiście jest koło zapasowe z oryginalną oponą Pirelli, jeszcze z epoki. Jeśli chodzi o rzeczy, które były przy silniku zrobione, no to wszystko wam tutaj Artur, że tak powiem, powiedział na początku odcinka, więc nie będę się powtarzał. Jeśli ktoś nie słyszał, to proszę sobie jeszcze przewinąć do początku. Tutaj wszystko wygląda ładnie. Nie ma się do czego przyczepić. Oczywiście mamy tabliczki znamionowe, oznaczenie kodu lakieru. No i tutaj mamy numer VIN wybity na karoserii. Spójrzcie na kielichy, zdrowe. Tutaj wszystko wygląda ładnie. A więc, moi drodzy, podsumowanie. Fiat 127, rocznik 75, samochód kiedyś sprowadzony z Włoch, obecnie zarejestrowany w Polsce na żółte tablice. Jak widzicie, sprawny, jeżdżący z ubezpieczeniem, możecie przyjechać, odebrać go na kołach. Sprzedaż na podstawie faktury VAT marża, cena oczywiście na www.szafraninwestycje.pl, tam też wszystkie zdjęcia, opis i możecie sobie zamówić ten samochód z dostawą do domu, jeśli to, co wam pokazałem, wam odpowiada. Przywieziemy wam pod dom, jest zadatek wcześniej na transport, przywozimy pod dom, jak wam pasuje, płacicie resztę na podstawie faktury i macie ten samochód bez wychodzenia z domu. Fajna opcja, na pewno fajna odskocznia od maluchów, dużych Fiatów, będziecie się wyróżniać na zlotach. Dzięki za oglądanie, zostawcie komentarz, kciuk w górę, zasubskrybujcie kanał, widzimy się kolejnym razem, pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, hej!